Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajemy w Mario Magic 6. Jestem już Wandelf. Jak zwykle będę waszym gospodarzem. A co my tu mamy? Złoto. 823 sztuki, mnie zauważył. Na początek. To błogosławieństwo. Kamienna skóra. Pochodnia. I heroizm. Oho! Może jakieś odporności. Dobra, tak uzbrojeni możemy spokojnie udać się już do bicia wrogów. Soldiery same. Zwane również soldatami. Jezu. Się w rządku ładnie ustawili. This is Sparta, co? Ej, serio, oni to naprawdę to są, kurde, zorganizowane armie. Nie jakieś banditos zwyczajne. Oho, amulet. Ooh, this will be useful. Increased value. Ten amulet nie jest może turkusowy kamień. Broken by a bronze chain. Zawieszony? Chyba tak. Zawieszony na brązowym łańcuchu i robi z niego jeszcze raz. Turkusowy kamień zawieszony na brązowym łańcuchu stanowi nie drogi, ale jednak uroczy amulet. Ten amulet ma specjalną zaletę, czyli increased value. I to oznacza mniej więcej tylko, że jest dużo wart. Będziemy chcieli go sprzedać. A co kryje szafa? Got it. Szafa nic nie kryje. Co za oszustwo. Jestem zniesmaczony. Teren. Nie.
Właśnie. Choćby z tego powodu, że moja myszka nie funkcjonuje za dobrze. Ała! Mojego kumpla bijesz? Mojego? Posłuchaj. Alright, we got him. Mamy szafkę. Got it. A w szafce nie ma nic. Oops, sorry. Weteran też obrywa, spokojnie. Got it. Kolejne rozczarowanie. Przynajmniej z ich trupów można coś wyciągnąć. Zapiszmy profilaktycznie, moi drodzy. Nie wiem, jak patrzę, kiedy zaczęliśmy, ale przyjmijmy, że gramy już jakieś 9 minut. No! 5. 25 po. We can't rest here. No tutaj już możecie, co? No dobra. Kamienna skóra jest bardzo przydatna. Bardzo, bo podnosi nam znacznie nasze punkty klasy pancerza. Dobrze, dajmy się teraz w tą stronę. I otwórzmy tutaj. Yeah.
coś mamy z niego jednak. Proszę, proszę. Cześć, mail. Tutaj? Skórzany pan z Głównowart. Ale co to? Łuk! Gówniany łuk. Łuk Głównowart. Dobrze. Zobaczmy się tutaj jeszcze. Oho! Pięknie oberwał. Pan ocyk... O, oh, fuck. Ktoś oberwał, ktoś coś zaliczył złego, nieprzykrego. Ty. Good as new. Dobrze, że nasza pladynka ma mistrzostwo, znaczy ma... Jebałeś. Jebałeś moją kobietę. No to teraz zginiesz. Imię zasad, skurwysynu. Got it. Szafki są najwyraźniej zapakowane i idea była najwyraźniej chyba tutaj taka, że by... Żeby co? Żeby... Żebyśmy się mieli nadziać na to. Ale że my nie jesteśmy w cieniu bici, no to... No ładnie. All right. Nic tu nie ma. Ale za to tu mamy, proszę, co mamy?
Czempioński miecz 3D3 plus 9, czyli od 3 do 9 plus 9, czyli to będzie od 12 do 18. Ładne obrażenia. Chciałem zwrócić uwagę też na to, że nie. Wszystkie te poziomy są robione na modłę Dooma, czyli nie ma tu czegoś takiego, że no to czegoś takiego, że lochy są robione piętrowo. Oczywiście jest złudzenie tego, ale nigdy nie będzie. Nie będą większe. Większe pomieszczenia nie będą nigdy nad innymi większymi pomieszczeniami. Oops, sorry. Kurde. Co oni się na te uszy tak wzięli? A mogę coś takiego zrobić. Dumowska technologia. Niestety albo niestety. I trzeba się z tym liczyć. Soldier. All right.
też jestem. Urdemol. Czuję, że można kogoś zamordować przez ściany. Bez sensu. To był pan weteran, proszę bardzo. Został ciurlacz. Wojownik. Halo? Ktoś tu jeszcze jest? Jest beczka. Barrel of purple liquid. Ty to dostajesz. Yeah.
wszystko zostało wycięte w płyn? Pień? Chyba tak. Może... Torba, złoto i co? I pusta beczka, i pusta beczka. Dwie skrzynie. Ten z teleportem? Got it. Nie, ze złotem. This will be useful. Plus 15 endurance i plus 5 armor. Kto to dostanie? Ktoś to ma najsłabsze. Tutaj. Dobra. Teraz przyznać się, kto ma najsłabszą endurance. Endurance 21. Czekaj, a ty przypadkiem nie mogłeś już... Nie. Ktoś bodybuilding mógł na... Ty! Jakie to masz te statystyki? Dobra. To w takim razie to sobie zachowujemy jako tak kolejny uzupełniacz statystyk. Tak, można tą grę oszukiwać, jeśli chodzi o statystyki wymagane do konkretnych mistrzostw. Got it. No, czuję się zawiedziony. Dobra. Ambroży nie przełożą, więc my przełożymy. I co? Wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zakończyć odcinek i... Moment. Ja coś tu jednak słyszę. Ale może mi się wydawać. Dobra. Mogą się rycerzyki pojawić w innym miejscu. Też prawda. Dobrze, moi drodzy, a tutaj zakończę odcinek, moi kochani, ja byłem z Landelf. To było Magic 6 i do następnego, moi drodzy, na razie. Cześć.